teraz po raz pierwszy mój wykład inspiracyjny i nowa autorska medytacja prowadzona dostępne online. Zapraszam Was serdecznie na jakobjakvod.pl. Link do strony znajdziecie w opisie. Witam Cię serdecznie, Patryku. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Łukaszu. Mieliśmy nagrać ten wywiad parę miesięcy temu, ale COVID nam stanął na drodze. Wyszliśmy z domów. Jak się czujesz po tej długiej przerwie? No, jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam po takiej długiej przerwie i powiem Ci szczerze, że staram się po prostu znaleźć teraz w tym wszystkim, co się dzieje, trochę balansu i cieszę się, że jest ta rozmowa. Pewnie ona coś poukłada, pewnie dużo rzeczy otworzy, nie tylko u mnie, ale u Ciebie. Czuję się dobrze, czuję, że teraz wszystko się zmieni, będzie inaczej. Ja jestem trochę inną osobą po tym trudnym okresie. Ta pandemia troszkę mnie zakleiła i nie ukrywam, że poznałem trochę ciemne strony swojej osoby i swoje słabości tak dogłębnie. No i co? I teraz czekam już tylko na spotkania, na warsztaty. Czekam, żeby z tego jakoś wyjść. Mam nadzieję tanecznym krokiem. Bo jestem osobą, która lubi być wśród ludzi i lubi rozmawiać i trochę jest napędzana tą energią, którą dają mi ludzie. A propos balansu, o którym wspomniałeś, to mam wrażenie, że w Twojej pasji, o której zaraz będziemy mówili, balans, jeżeli ja bym chciał zdecydować, jeżeli zdecydowałbym się tej pasji nauczyć, to jest właśnie to najtrudniejsze, żeby zachować balans, ale nie zdradzajmy jeszcze za dużo. Ten mentalny i ten fizyczny balans. Tak, o tym mówię, ale tak. Jeszcze nie zdradzajmy za dużo. Nie. Czym dla Ciebie jest wolność? Bycie sobą w 100%. Myślę, że w tak bardzo niekonwencjonalnym życiu, w takim życiu poza jakimiś schematami. Bycie sobą cały czas jest dla mnie funkcjonowanie na co dzień i robienie tego, czego najbardziej kocham. Wydaje się to takie abstrakcyjne, a jednak kosztuje trochę odwagi, a jest to ciągły monolog sam ze sobą, jest to praca nad sobą, więc powiedziałbym, że tak, wolność jest dla mnie byciem po prostu sobą w 100%, akceptacją siebie takim, jakim jestem, akceptacją siebie jako faceta, który wykonuje dość niecodzienny zawód, jak na nasze polskie klimaty. No właśnie. Co wpisujesz w rubrykę zawód? Co wpisuję w rubrykę zawód? Ha! Taniec. No ale Ty postanowiłeś właśnie a propos tego balansu dodać sobie tam trochę więcej, żeby to było... Z każdym rokiem coraz więcej. Atrakcyjniejsze, bardziej skandaliczne, czy po prostu pociągnęła Cię tam dusza? Wiesz co... Jedno i drugie zdecydowanie. Na początku myślę, że coś wewnętrznie chciało w końcu przytulić bardziej kobiecą sferę mojej osoby, bądź bardziej wrażliwą. I też bardzo zależało mi, żeby w tym świecie tanecznym odnaleźć coś dla siebie, coś, co będzie wyjątkowe. Coś, co na początku będzie tylko dla mnie, coś, co będzie pionierskie. I od tego się zaczęło, że te pierwsze moje kroki, już mogę powiedzieć na szpilkach, odbywały się właśnie w samotności, w szafie, w małym pokoju w Warszawie. I wtedy tak naprawdę nie inspirowałem się nikim, nie poszukiwałem jakichś inspiracji w internecie, tylko starałem się szukać tego, jakie są moje emocje, jak mogę się wyrazić, jaki jest mój body language. I oczywiście zastanawiało mnie to ciągle i było wiele sytuacji, w których sam zadawałem sobie takie pytanie, że to chyba jest bez sensu, a z drugiej strony to mnie drive'owało, to było takie exciting, to było takie, wyobrażałem sobie ten moment spotkania z ludźmi albo zrobienia jakiejś choreografii i wyobrażałem sobie ludzi reakcje i wiem, że to będzie ich bardzo zastanawiało, ale pomyślałem sobie, że to jest pewnego rodzaju kostka domino, którą muszę popchnąć, żeby wydarzyły się rzeczy we mnie, które się już dawno miały wydarzyć. Czyli dlaczego to było takie przerażające? Czego to było takie przerażające? No bo to było na początku 11 centymetrów strachu. Nikt kompletnie nie wiedział, że ja jestem tancerzem, który mógłby wykonywać taką technikę tańca. Przede wszystkim w trakcie, kiedy
kiedy ja za to się zabierałem, też nie miałem jakiegoś takiego szczególnego wsparcia, nie chciałem o tym głośno mówić, bo myślałem, że po prostu ludzie się ode mnie odwrócą i myślałem, że spotkam się z hejtem, którego nie udźwignę. I powiem Ci, Łukaszu, że cieszę się, że czekałem do pewnego takiego ważnego momentu w moim życiu, takiego momentu dojrzałości i momentu tego mojego wieku, który tak bardzo dużo zmienił we mnie, gdzie ja bardzo mówię tutaj o wieku, mówię o tej mojej trzydziestce, która przyniosła tak bardzo wiele takiego okej, okay, take me as I am, taki jestem, takie poczucie swobody niesamowitej i wtedy już sobie pomyślałem, że nie ma odwrotu, pomyślałem sobie, taki jestem i bardzo dużo mi to dało takiego zacięcia w tej mojej pracy. Widziałem, że już nie ma odwrotu i chciałbym to jakby pociągnąć dalej. Chciałbym dalej iść w tą podróż, chciałbym odkryć ten świat na szpilkach. Ja kompletnie nie wiedziałem, z czym to się, na czym to się skończy. Nie wiedziałem, jaki będzie tego jakiś konkretny, czy to będzie miał jakiś konkretny cel. Nie zastanawiałem się nad tym. Pomyślałem sobie, nawet jeśli to miałby być tylko element, który jest czymś prywatnym, czymś dla mnie, czymś, co daje mi radość, to będzie tylko i wyłącznie dla mnie. Nie zastanawiałem się nad tym. Aż 5 lat temu zrobiłem spektakl, klatkę wariatek w Teatrze Komedia. Niesamowite doświadczenie i tak naprawdę wejście wśród naprawdę wielu niesamowitych profesjonalistów, aktorów, wokalistów, tancerzy. No i ja, pasjonata tak naprawdę, samouk, który nie miał wtedy szkoły, nie skończył żadnej szkoły wokalnej ani aktorskiej, chociaż miałam takie doświadczenia za dziecka. I po premierze podchodzi do mnie Kasia Figura i powiedziała, że jestem jedną z najpiękniejszych wariatek i myślała, że jestem kobietą, cały spektakl. A ja bardzo ciężko pracowałem, żeby ten spektakl dopieścić. Grzegorz Hrabkiewicz. Reżyser. Reżyser nie był dla mnie ciepłym reżyserem. Wpadłem jako ostatnia wariatka z powodu tego, że jeden z aktorów skręcił kostkę. Ja wtedy świeżo wróciłem z Danii, kończąc swoją edukację taneczną i bardzo zależało mi na wyzwaniu, bardzo zależało mi na zbiciu swoich umiejętności tanecznych z jakimś niesamowitym challenge'em. Po prostu czułem, że coś artystycznego we mnie kiełkuje i czuję, że to jest w tym kierunku i czuję, że to jest ten magnes. I Grzegorz Mikrut, mój przyjaciel, zrobił mi piękną sesję zdjęciową, którą mogliśmy wysłać razem z CV. No i dostałem tą rolę, ten spektakl się udał. No i tak jak mówię, dostałem tyle pozytywnego feedbacku, które pchało mnie to w przód i w trakcie jakiegoś drugiego roku grania tego spektaklu bardzo dużo znajomych, bardzo dużo przyjaciół, bardzo dużo kobiet po prostu odwiedzało Teatr Komedia, żeby zobaczyć tą niesamowitą komedię i zaczęły do mnie mówić: Patryk, jak ty chodzisz, jak ty się poruszasz, może ty nas tego nauczysz, może zrobimy jakieś warsztaty, że ty będziesz uczył nas, jak chodzić, pokażesz nam, jak wydobywać z siebie wdzięk, kobiecości. I nagle sobie przypomniałem te wszystkie noce, jak oglądałem broadwayowski Kinky Boots, jak inspirowałem się RuPaulem i oglądałem jakieś tam odcinki, dość bardzo, bardzo wybiórczo. Po prostu chciałem zbudować Monik, chciałem zbudować swoją postać. Chciałem jakby stanąć na jak to się mówi? Na szczycie swoich możliwości? Właśnie, na szczycie swoich możliwości, tego zadania, które na mnie czekało, czyli zrobienie tego spektaklu pod względem tanecznym, wokalnym, dramaturgicznym. I ja kompletnie nie paliłem się do tego. To było coś, co ja chciałem właśnie przenieść tylko wyłącznie do teatru, bo tam czułem się bezpiecznie. Tam czułem, że jestem artystą. Mm-hmm. Tam czułem, że mogę założyć wszystko, że mogę się pomalować, że mogę założyć różowe stringi i stanik i paradować od rana do wieczora na scenie, bo takie są zasady sceny. Możesz zrobić wszystko. Jeśli tylko wyłącznie czujesz, że to ludzi poruszy, że to coś im da, że to ma jakiś konkretny cel. Ale kiedy ktoś mnie poprosił, żebym ja jako Patryk Rożniecki mógł poprowadzić warsztaty i pojawić się na zajęciach i zacząć coś mówić i mieć swoją własną technikę, sposób mówienia i tak dalej, to mnie przerastało bardzo na początku, ale skusiłem się. I to było kolejne spotkanie, które zmieniło moje życie. I to było to spotkanie, które przerosło te brawa, te 3 lata grania Lakarz of Folk, klatki wariatek, ponieważ to był projekt, który udało mi się zrobić poprzez bardzo długie godziny na sali i taką wiarę w siebie, że zrobisz to. Ja pamiętam, jak jechałem na pierwsze warsztaty do szkoły Duende poza Warszawą, bo w Warszawie nigdzie mnie nie chciano. Mówili, że szpilki zniszczą parkiet, że to jest zbyt kontrowersyjne. I w punkcie, kiedy pracowałem w jednej ze szkół i
jeden z rodziców nakrył mnie, że ja sobie robię poranne treningi, ćwiczę na szpilkach, doniósł do szefa szkoły i na drugi dzień zostałem zwolniony. I tak, i pamiętam, że tego dnia wypłakałem jakby cały ręcznik łez i od tego momentu pomyślałem sobie, że już nie ma odwrotu i że chcę to robić. Teraz już naprawdę nie mam nic do stracenia, skoro ktoś donosi pod pretekstem, że ja jestem pedofilem i w tym momencie tracę pracę i nie za bardzo wiem, co mam w tym momencie zrobić i jak się tłumaczyć, bo to kompletnie się nie klei żadnej kupy. No i pamiętam te pierwsze warsztaty, jak idziemy na te warsztaty do Duende i nagle się rozwalił autobus i moja Asia mówi, no musisz teraz tam biec, bo za 15 minut zaczynają się zajęcia. Ja mówię, Asia, to był znak. Ja nie powinienem tego robić, to się nie powinno dziać. Na zasadzie ja się nie powinienem tam pojawić, to jest znak, bo ja bardzo wierzę w to, że wszystko się dzieje po coś. I ona powiedziała, że jak nie pójdziesz do tej szkoły, to cię zaniosę. I ona ewidentnie chciała mnie brać na barana, żeby mnie zanieść do tej szkoły. Ja oczywiście z tym swoim perfekcjonizmem i pełnym planem w głowie wbiegłem trochę spocony, spóźniony do tej szkoły, ale jak zobaczyłem tą salę pełną różnych pięknych kobiet, ta sala była wypełniona ludźmi, było ponad 50 kobiet, przebrałem się, założyłem szpilki i poprowadziłem niesamowite warsztaty i od tego czasu już prowadziłem zajęcia i jeszcze bardziej wierzyłem, że to nie jest tylko wyłącznie mój zawód, to nie jest tylko projekt, który jest jakimś, jak powiedziałem wcześniej, efektem domino, tylko jest też czymś, co daje mi wielką radość, spełnienie, pasja, która mnie uzupełnia i kompletnie wypełnia niszę na tym rynku, co jest bardzo potrzebne. Taniec na szpilkach. Nie było tego wcześniej. Po prostu nie było. Ja szukałem, chodziłem, rozglądałem się. Bardzo dużo dziewczyn robiło to, się mówi, take it for granted. Po prostu nie dźwigały tego tematu tak poważnie, jak powinien być dźwigany. Z tego ja dzisiaj widzę, jakie to jest ważne. Czy twoja partnerka, Asia, o której Asia wspomniałeś, Joanna, nie Asia bywa zazdrosna o te 50 kobiet, które bywają na sali, jak je uczysz chodzić na szpilkę? Asia, nikt tak jak ona, oprócz miłości i przyjaźni, jaką mi dała, nie okazał mi tyle wsparcia i tyle supportu w kwestii właśnie tańca na szpilkach. Ponieważ tym takim elementem przełomowym w zakładaniu szpilek był moment, kiedy była Asi urodziny. Bawiliśmy się sami we dwójkę w jej kawalerce i nagle na YouTubie poleciał teledysk Kazaki. Love. Czarno-biały teledysk. Spojrzałem na tych mężczyzn i pomyślałem sobie, chodzenie na szpilkach jest super mocą. Oprócz tego, że zakładając je będę czuł się jak postać z komiksów Marvela, jestem w stanie po prostu wyglądać niesamowicie. Ja po prostu od samego tego momentu zakochałem się w mężczyznach na szpilkach, w samym ruchu, movemencie. Byłem pewny, że chcę to wykonywać. Pamiętam, jak oboje oglądaliśmy tego YouTube'a i zerkaliśmy na siebie, ona widziała moją reakcję, widziała rumieńce, widziała jak na kolanach po prostu klęczę przed tym laptopem i oglądam to, jakby to była jakaś, jakby to był jakiś ważny komunikat, jakby to nagle stawało się jakąś moją religią. Tak to wyglądało naprawdę, miałem złożone ręce i ojeju, taki wiesz, taki zachwyt niesamowity w tym konkretnym momencie. Ona powiedziała, rób to, to będzie świetne, będziesz w tym wyglądał fantastycznie, jestem pewna, jesteś przystojny. Mówiła mi same piękne rzeczy i tak naprawdę tutaj podlała ten kwiat. Dodała tutaj bardzo dużo wody i światła, które pozwoliło zagoić pewne rany i pozwoliło, żeby wyrosło coś nowego we mnie. I to ona pierwsza mi kupiła szpilki. Ona pierwsza zamówiła mi szpilki z UK. Jedne przybyły za duże, drugie były ortopedyczne, takie nacypałem, bo były bardzo twarde, wysokie i wiązały się w kostce i krew nie dopływał mi do łydek, ale ja pamiętam, że wtedy czułem, że żyję, wtedy czułem, że to jest to i tak naprawdę od tego zaczęła się nasza relacja, więc jeśli mam mówić o tym, co jest dalej, jak ona widzi, jak ja współpracuję z tancerkami, jak jestem na scenie, ona widzi, jak bardzo jestem profesjonalny, jak kocham swój zawód i nie ukrywam, że ostatnio jak robiliśmy koncerty z Justyną Steczkowską, jak trzymałem ją w ramionach i jak pracowaliśmy, widziałem, że gdzieś coś tam w środku mogło gdzieś ją ściskać, bo to jest piękna kobieta, ale ona wie, że jestem tylko jej i jak ma się taki commitment i ma się takie zrozumienie i jest się z kimś na tip-top i jest się z kimś
ręka w rękę i jak, tak jak mówię, my jesteśmy dwuosobowym teamem, tak wiele, wiele projektów i tak wiele rzeczy jej zawdzięczam. Tak my nad tym się nawet nie zastanawiamy i powiem szczerze, wiele razy, gdy ktoś zadaje te pytania, ona zawsze odpowiada, dlaczego ja mam być zazdrosna? Kompletnie nie widzę powodów. A jak zareagowali twoi rodzice na twoją pasję? Wiesz co? Super. Dlatego, że moi rodzice widzieli, że ja zawsze byłem freakiem. Pamiętam, że moja mama była zdziwiona, jak w gimnazjum sam sobie szyłem t-shirty i bluzy. Widziała, jak komponowałem swoje kostiumy na różnego rodzaju turnieje, Mistrzostwa Polski, pokazy. Zawsze to było dla mnie topowe. Nieważne, że to był festyn. Nieważne, że to była jakaś potańcówka pod remizą. Patryk był zawsze przygotowany, Patryk miał zawsze 1000 pomysłów. Patryk na studniówkę zrobił sobie dobierane warkoczyki, a na trzecią klasę liceum zrobił sobie dredy. Patryk miał długie włosy do pasa, Patryk wszywał sobie wszędzie kwiaty, Patryk chodził z plecakiem, który był wypleciony słonecznikami, Patryk był zawsze pełny pomysłów i ja mam wrażenie, że naprawdę częściej spotykałem się z takim bardziej przyjaznym odzewem, więc ludzie zawsze w stosunku do tego, kim ja jestem, co ja robię, byli bardzo mili. Bardzo często przypuszczam, że jest jakiś szemrany hejt i on jest bardzo nieprzyjemny, zwłaszcza jak jesteś rybą, jesteś empatyczny i czujesz, tak jak ja. Ale staram się o tym nie myśleć i wiem, że moi rodzice też musieli być gruboskórni, żeby to wszystko zaakceptować, że ja jestem dynamiczny, że jestem, nie jestem taki złożony jak wszyscy i ja miałem zawsze niesamowity support od mamy. Ona zawsze ceniła to, co robię. Z tatem trochę zajęło nam to czasu, ale jak zobaczył mnie przy pierwszej solówce w You Can Dance i zobaczył mnie w telewizji, zobaczył w ogóle, że jego syn tańczy, to był dla niego taki moment, w którym on bardziej uwierzył w swojego syna. I to też dużo mi dodało pewności siebie w zawodzie, który wykonuję, który z reguły jest spychany jako zawód, który jest niepoważny, jako zawód, w którym pewnie coś jest nie tak z tobą. To jest trochę tak jak z tą psychologią. Później poszedłem na psychologię i to było to, że on jest dziwny, on ma jakiś problem ze sobą. Ludzie zawsze się doszukują problemów z tobą i zawsze starają ci nałożyć jakąś nakładkę i jakiś label, żeby po prostu im było łatwiej obtaczać się w twoim towarzystwie. A ja tutaj zacytuję Meryl Streep, że kiedyś wchodziłam do pokoju i zastanawiałam się, kto mnie lubi, kto mnie ceni i docenia. A dzisiaj wchodzę i ja zastanawiam się, czy ludzie w pomieszczeniu mi odpowiadają. I to jest coś, co dała mi praca nad moim kunsztem, nad moją pasją, co jakby ulepszyło mój kunszt. No i też ten wiek, ta dojrzałość, swoboda i takie nie que sera sera, what will be, ale takie to jest mój szyb i ja płynę na swoją wyspę i ja jestem panem i władcą tego okrętu. Co było najtrudniejsze w tym, aby podążać za swoją pasją, która nie jest pasją, którą widzi się na każdym kroku i pewnie wiedziałeś, że ludzie będą oceniali. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza była miłość do samego siebie. To jest coś, co przychodzi mi z każdym dniem. Mogę chyba powiedzieć, że tobie również. Obserwuję ciebie i pamiętam, jak byłem... Nie powiem, że jestem gówniarzem. Będzie teraz, ile masz lat? Nie, pamiętam, że jakiś taki moment, że byłem gówniarzem i siedziałem w domu i oglądałem teledysk właśnie Testosteron i zobaczyłem tam ciebie. Tak. I pamiętam, że ciebie właśnie zapamiętałem. Pamiętam, że też był bokser i tak dalej, ale był tam taki wątły chłopak, który miał w sobie energię i pasję i taniec i rave i szaleństwo i testosteron, a z drugiej strony właśnie ty i to mi tak gdzieś zatrzymało się w głowie, ale ciągle pracujesz nad tym, żeby doceniać siebie, kochać siebie, żeby pamiętać, żeby wychodzić do ludzi z miłością, żeby być otwartym. To było dla mnie najtrudniejsze, ponieważ z reguły jestem osobą nieśmiałą. Jestem osobą, która jest w swoim zawodzie bardzo ekstrawertyczna, ale jestem dość dużym takim introwertykiem. Z czasem nawet stałem się pesymistą, kiedyś byłem bardzo optymistyczną osobą. Mój optymizm wynikał niedojrzały, jeszcze taki nieoszlifowany. I trochę zajęło mi to czasu i dalej mi zajmuje to czasu, też w tej skórze, którą noszę. Gdy staję na sali i mówię o kobiecości, patrzę na siebie w lustrze, często też mówiąc o kształtach, o liniach, widzę piękne kobiety, przepiękne atrybuty, długie włosy,
pełne biodra i ja, który jest taką deską, mam proste nogi, nie mam bioder, nie mam jakiejś szerokiej klatki i tak naprawdę tym tańcem gdzieś dodaję sobie tych atrybutów i pewności siebie. Ale najtrudniejsza tak, była miłość do siebie, że to zrobisz, że dasz radę, że nawet jeśli stracisz wszystkich dookoła siebie, to będziesz musiał to jakoś udźwignąć, będziesz musiał to jakoś dalej pociągnąć. No i tak, bałem się, że stracę rodzinę, bałem się też, że może w jakimś punkcie też stracę kobietę i ludzi, którzy są, zresztą straciłem. Straciłem na pewno bardzo dużo grono i musiałem się też z tym oswoić i zrozumieć, że ci ludzie po prostu nigdy tak naprawdę nie widzieli mnie i nigdy nie chcieli mnie zobaczyć w prawdziwej odsłonie i nigdy nie mieli tyle miejsca dla mnie w sobie, ile ja mam dla siebie i dla swojej pasji. Co straciłeś przez swoją pasję? Wspomniałeś o niektórych znajomych? Oprócz tego, że tracę wiecznie kilogramy i mam wieczną niedowagę i często po prostu to jest daje mi w kość. Straciłem kilka przyjaciół. Gdzieś okazało się nagle, że środowisko, które jest bardzo tolerancyjne, wcale nie jest tolerancyjne. Pamiętam, jak robiłem klatkę wariatek i chciałem wyjść na paradę równości, to byli ludzie, którzy w podgrupach mówili mi i innym naszym koleżankom wtedy, że to nie jest forma, którą oni chcą widzieć na ulicy, że to nie jest część tego ruchu. I to było bardzo bolesne i później tym bardziej dokonując te decyzje, będąc kobietą, tańcząc na szpilkach, widziałem, że ludzie po prostu... Tak naprawdę nie wiem, czy to było tym faktem, ale może też to, że pnąłem się w górę, że byłem nie do zatrzymania, unstoppable na każdym kroku i to warsztaty, i to wyjazdy, i każdy mój ruch był monetyzowany tylko wyłącznie po to, żeby się rozwijać, żeby wyjechać, żeby być lepszym, żeby się ulepszyć. Żeby wychodzić do tych ludzi i naprawdę ich poruszać. I żeby nie poruszać ich tylko gadką i tylko słowem i sentencjami, ale też żeby to wprowadzić w ruch. Żeby to było bardzo ukorzenione w tym, co jest dla mnie bardzo rootsowe, czyli ten taniec, ten ruch od małego. Jak szalony, nie mogłem usiedzieć na miejscu, nie mogłem usiedzieć 8 godzin w szkole. Do dzisiaj tak mam, że po prostu targa mnie i trochę ta pandemia teraz mnie wyciszyła i trochę jestem inny, trochę mnie uspokoiło i to jest też fajne, już tak abstrahując z innej beczki, ale co straciłem? Wiesz, co więcej zyskałem? Mhm. Więcej zyskałem. Co zyskałeś? Wiesz, ogromne pokłady miłości. Co zyskałem? Mam wrażenie, że zjednoczyłem trochę moją rodzinę w miłości. Sytuacja u mnie w domu nie jest łatwa. Mam brata, który jest chory i który jest uzależniony i wszystko zawsze skupiało się na nim. Ciężko było mi odciągnąć rodziców od tego tematu, chociaż wiem, że on jest ważny, ale odciągnąć od tego tematu, żeby chociaż na chwilę skupili się na mnie, na tych pasjach, które są takie, które wymagają tego, żeby była opieka, żeby tu była troska, żeby to było dopieszczane, bo to są podróże, bo to jest ciągłe zmęczenie, to jest stres, to są takie rzeczy, które są trudne fizycznie i psychicznie. Ale przede wszystkim zyskałem taki projekt na szpilkach. Zacząłem tworzyć swoje programy, zacząłem spotykać się z ludźmi. Przestałem tak naprawdę być samotnikiem. Oni dodają mi niesamowicie dużo energii. Kiedyś wchodziłem do pomieszczenia i żeby znaleźć, wrócić, żeby z powrotem ta dusza wróciła do ciała i żebym ja zaakceptował teraźniejszość i żebym zaakceptował siebie, musiałem chodzić po pomieszczeniu i dotykać ściany i oddychać i wracać do tego punktu, w którym czuję się bezpiecznie, że ja mogę teraz coś zrobić. A jak wchodzę do tego pomieszczenia, gdzie są ludzie, to oni od razu witają, są tacy otwarci i widać, że spotkaliśmy się w tym samym celu, że idziemy w pięknym kierunku i że to będzie super droga. Ja się wtedy już nie boję, nie martwię i ludzie mówią właśnie, jaki tam jest twój hejt? Zerowy. Większa jest miłość, więcej, nawet jeśli się pojawia ten hejt, ja go przytulam, ja zostawiam serduszko, mówię super, okej. Ale znacznie więcej jest miłości, znacznie więcej jest pięknych wiadomości, typu cześć, jestem samotnym ojcem, wychowuję swojego syna i twój wywiad, albo twoje lekcje, albo to, jaką masz misję, bardzo zmieniło moje podejście do tego, jak powinienem teraz troszczyć się o swojego syna, jak bardzo muszę korzystać ze swoich pokładów kobiecości, delikatności, wrażliwości, żeby wychować mojego syna w sytuacji, kiedy on nie ma mamy. A te energie są niezbędne. Ten dualizm duszy i ten dualizm emocji jest niezbędny po to, żebyśmy my czuli się swobodnie, żebyśmy mogli kochać, niezależnie czy kochamy mężczyznę, czy kochamy kobietę, czy poświęcamy całe swoje życie dziecku, czy jakikolwiek nawet w tym wypadku pasji, prawda? To jest szpilka. Jak twoja delikatna
a ta subtelna część ciebie sprawdza się w relacji z kobietą? Jak kobieta to odbiera? Bardzo dużo rozmawiamy, jesteśmy bardzo otwarci, nie boimy się na gości, przede wszystkim tej emocjonalnej. Okazujemy sobie wzajemnie dużo ciepła, jesteśmy wyrozumiali i ona również jest odważna. Wiesz, jej odwagą jest też to, że jest w stanie stanąć za mną na każdym kroku i naprawdę nie bronić mnie tylko wyłącznie dlatego, że mnie kocha, ale że ona widziała, jak ja robię choreografię o 3 w nocy. Ona widziała, jak traciłem paznokcie, bo miałem niewygodne szpilki. Ona widziała, jak mi zależało. Ona widziała, jak ile oglądałem wywiadów, ile przeczytałem książek, autobiografii, Marilyn Monroe. Ona widzi, jak interesuje mnie szeroko objęty feminizm i ona widzi, w jakim kierunku ja podążam i ona to po prostu rozumie. Ona to po prostu jest w stanie dawać mi tą wolność, że ja mogę, być tym, kim jestem. Łamiemy pewne schematy, nawet nie do końca, bo to ty mi zdradziłeś, że tak naprawdę szpilki wymyślili mężczyźni dla mężczyzn w ramach wyższości nad kobietami. A to potem podobno kobiety je przejęły. Więc teraz się wszystkim burzy, no bo zobacz, mogą być osoby, które na ciebie patrzą i się zupełnie z tym nie zgadzają, co robisz, bo jak to facet na szpilkach, to jest absurd. No ale to w tej sytuacji możemy powiedzieć, że no jesteśmy przyzwyczajeni tylko do jakiejś wizji, bo widzimy więcej kobiet na szpilkach, ale jednak zaczęło się od mężczyzn. Tak, łamie schematy, wiesz, będąc sobą po prostu. Ja myślę, że to jest w ogóle temat XXI wieku. Bądźmy sobą, może wtedy będziemy w stanie złamać schematy. Tak jak wcześniej z tobą rozmawiałem, może właśnie dla kogoś w trakcie, kiedy zakładam szpilki, rodzi się masę pytań, a ja po prostu nie widzę w tym już nic dziwnego. Mam wrażenie, wiesz, jakby dusza wróciła do ciała i miała poprawne atrybuty i wiesz, to też był taki moment i często to mówię na warsztatach trochę przekąsem, ale ja lubię się bardziej w szpilkach niż bez. Może dlatego, że mam tylko 1,82 m, może zawsze chciałem być wyższy, może lepiej moje nogi wyglądają, a może właśnie wtedy się uwydatniają moje atrybuty takie, jakie ja lubię, żeby były. I jest w tym też dużo zabawy, jest w tym też dużo rozrywki. Łukaszu, nie zapominajmy o tym, że ja pracuję w branży rozrywkowej. Ja zawsze byłem na scenie, ja robiłem kabarety, ja występowałem w musicalach, ja robiłem śmieszne choreografie, ja współpracowałem z artystami. I ten etap życia, który jest teraz, tylko tym się różni, że ja nie występuję już w żadnej grupie pod jakimś nazwiskiem, tylko jestem Patryk Rożniecki i mogę robić to, co mam ochotę. I tak zdecydowałem. Jeśli ktoś mi kiedyś zamknął drzwi, ktoś mi kiedyś zamknął okno, ktoś kiedyś rzucił do mnie słowem, które mnie w środku uraziło, to znaczy, że ja wiedziałem, że tam już nie ma odwrotu. Ja nie chciałem być kolejną osobą, która skupia się tylko wyłącznie na tym, żeby stać w linii i wykonywać to, co ktoś mi każe, gdy we mnie było mnóstwo pomysłów, inspiracji. Czułem, że coś we mnie drzemie i że chcę to wykorzystać, że chcę pójść swoją drogą, że chcę pójść swoją drogą niezależnie, jaka ona będzie. Jakie to uczucie, kiedy możesz realizować swoją pasję bez obawy tego, co powiedzą inni? To jest wolność. Sądzę, że jako ludzie uwielbiamy szufladkować, oceniać. Do jakich szufladek ciebie wkładano? O Jezu, już byłem we wszystkich szufladkach. Słucham. Byłem we wszystkich szufladkach. Na pewno szufladkują mnie. Na zasadzie jestem kryptogejem, bo mam dziewczynę, tańczę na szpilkach. Wiesz, Łukaszu, jakbym miał w ogóle czas w życiu na to, żeby zastanawiać się, gdzie ludzie mnie szufladkują, co ludzie o mnie mówią. Ludzie mnie w tylu pięknych rzeczach szufladkują, że ja nawet nie mam czasami miejsca w sobie, żeby otworzyć te szufladki, bo to też trzeba mieć pokorę, też trzeba umieć dozować sobie tą miłość w odpowiedni sposób. Bo to też może odbić woda sodowa. Tutaj też może się zadziać dużo aspektów negatywnych. Tak jak mówię, self-love jest ważny, ale za dużo tego self-love jest niezdrowy. Więc wiesz, żeby to się nie przerodziło w narcyzm. Ja cieszę się, że ludzie mówią, że jestem królem, Polski na szpilkach. Cieszę się, że mówią, że jestem polskim Janisem Marszalem. Cieszę się, że mówią, że jestem pionierem. Cieszę się, że ktoś to docenia, bo w trakcie, gdy nie było tych szpilek, to ja starałem się zrobić wszystko, żeby to było moje.
Szukałem szpilek, zrobiłem swoją kolekcję na szpilkach, żeby poczuć się jak performer na swoich zajęciach. Żeby poczuć, że to nie jest Patryk ubrany w Adidasa, Patryk zakładający takie buty, ale Patryk, który ma takie buty, jakie mu pasują, i Patryk, który nosi na zajęcia ciuchy, które ubierają go i uwydatniają jego atrybuty i dodają mu energii i siły i takie... Dobra robota. A czy na tych szpilkach to tylko na sali warsztatowej, czy też w życiu codziennym? Nie, wszędzie, gdzie się da. Naprawdę? Też w życiu, w życiu codziennym? Wiesz co, w życiu codziennym nie. Na zasadzie często zdarzało mi się pracować w domu. O to ci chodziło. Myślałem, czy chodzi ci o to, czy moją sceną jest tylko scena, tylko sala taneczna. No to tutaj muszę ci powiedzieć, że nie, dlatego że też również różnego rodzaju właśnie sale widowiskowe. Ostatnio miałem przyjemność wziąć udział w programie Tap Model i powiem szczerze, że prowadziłem lekcje na szpilkach na trawie, więc myślałem, że chodziło ci ogólnie o te podłoże i chodziło ci o to, jak bardzo wyzywające są różne przestrzenie. To jest też bardzo ważne, ta przestrzeń w klubie, na scenie. Naprawdę też duża taka część mnie jest... Mówi bardzo często, i to wiedzą ludzie, którzy mnie znają, ale jestem po prostu prostym chłopakiem. Ale z domu wychodzisz w Adidasach. Z domu wychodzę w Adidasach, raczej nie wychodzę. Myślałem wiele razy, że na jakieś finały, jakichś ważnych momentów pójdę na szpilkach. I nie założyłem tych szpilek tylko wyłącznie dlatego, że nie szukam kontrowersji, nie szukam poklasku. Jest to dla mnie bardzo wyjątkowa pasja, która też uaktywnia się na niesamowitych spotkaniach z kobietami, na warsztatach. Uważam, że są miejsca, w których mogę powodować, że one są wyjątkowe i są specjalne. I nie chciałbym też po prostu prowokować, żeby ludzie myśleli, że to jest mój sposób na życie taki kompletny, bo moim sposobem na życie jest movement. Ja kocham ruch. I uwielbiam też tańczyć na bosaka i byłem na Islandii w grudniu i to były godziny spędzane na jakichś wulkanach, na jakichś torfowiskach, których ja po prostu, wiesz, szukałem ruchu i... Wiesz, też taki jest mój ruch. On jest bardzo kobiecy, ale on jest mój. Ja nie mówię, że sexy to jest lateks, czerwona szminka i wyuzdane ciuchy. Czujesz się sexy? Pokaż to. Chcesz mieć białą koszulkę i chcesz mieć niedopasowane spodenki? Okej, jeśli to powoduje, że czujesz się komfortowo i czujesz się sobą, to oznacza, że jesteś sexy. To znaczy, że to daje tobie to coś ekstra. To daje tobie taką pewność. A gdybym ja tak wszędzie w tym chodził, paradował, to myślę, że wtedy by to naprawdę zastanawiało ludzi. A są takie bardzo wyjątkowe momenty, kiedy otwierają się dla mnie te drzwi, ja zakładam te szpilki i wtedy sobie mówię, wow, ale super. Trochę zadam pytanie z odpowiedzią, ale może ją poszerzysz. Jak sądzisz, co jest największą przeszkodą dla ludzi, aby zaakceptować coś, co nie mieści się w ich schematach? Często jest to po prostu wejście w czyjeś buty. Bardzo ważne jest to, byśmy odbierali świat i oceniali ludzi tylko wyłącznie w punkcie, gdy troszeczkę poznamy ich światopogląd. Poznamy, skąd pochodzą. Poznamy, jaki jest ich schemat myślenia. Bo to zmienia kompletnie postrzeganie. Czyli że brak całego obrazu jest przeszkodą, tak? Brak całego obrazu, brak chęci poświęcenia odrobiny czasu. Lepiej jest napisać brudny komentarz, lepiej jest obrzucić kogoś błotem, rzucić w kogoś kamieniem, powiedzieć, że on do czegoś nie przystaje, że do czegoś nie pasuje. A gdy spojrzy się na szeroki obrazek i zobaczy, że tutaj mówimy o scenie, tu mówimy o sztuce, tutaj mówimy o luce, która jest niewypełniona, tutaj mówimy o kobiecości, która gdzieś w dzisiejszych czasach gdzieś zanika. Dziewczyny chcą być silne, dziewczyny chcą być piękne, a gdzieś w środku czują się puste. Czują się wydrążone. Czują, że nie ma miejsca na ich słabości. Czują, że nie ma miejsca na ich świat. Chęć zmiany tego jest swoją misją? Chęć zobaczenia tego, czy chcesz to zmienić. Zaakceptowania. Ten bardzo trudny moment, kiedy kobieta stoi przed lustrem i bez żadnych retuszy, bez żadnych filtrów musi spojrzeć na siebie i ocenić swoje umiejętności, spojrzeć na swoją kobiecość w tym kierunku, jest bardzo trudne. I dla niektórych kobiet jest to naprawdę wyzwanie. Ale cieszę się, że ja mogę być wtedy z nimi. I to jest dla mnie ważne. Cieszę się, że wtedy mogę być dla nich wsparciem. Dlatego mój warsztat nie jest spotkaniem z Patrykiem. To nie jest warsztat o Patryku. To są warsztaty o kobiecości, o kobietach.
ja czuję się niezwykle uprzywilejowany i to jest wielki hołd, że ja mogę nosić skórę kobiet wśród tych pięknych kobiet i tak naprawdę inspirować się nimi, ale też tworzyć fajny commitment, też tworzyć fajne zgrupowanie ludzi i powiedzieć, spotkamy się nie na godzinę, a na trochę więcej, na 3 godziny i to będzie warsztat o was, nie o mnie. Ja będę to obserwował, ja też chcę być zaakceptowany, ja też chcę być zobaczony, ja też chcę być, też chcę się przed wami rozebrać, też chcę pokazać wam, jaki jestem, też chcę się odkryć swoich nieidealności, też chcę powiedzieć, czego mi brakuje, z czym czuję się źle. Dajmy sobie odrobinę swobody, dajmy sobie taką przestrzeń, która pozwoli nam urosnąć, która pozwoli zadbać o ten kwiat. Ja jako freak za dziecka musiałem nauczyć się stworzyć sobie i zaadaptować taką przestrzeń, która pozwoli mi iść dalej. Były nieraz takie momenty, kiedy ja nie wiedziałem jak iść dalej do przodu. Nie umiałem znaleźć wyjścia i żadna podróż i żadna rozmowa tego nie zmieniała. I pamiętam, jak wtedy było mi źle. Pamiętam, jak szukałem odpowiedzi na wiele rzeczy. I to nie były te rzeczy tylko związane z tym, dlaczego myślę o szpilkach albo dlaczego coś tam. Nie. To były takie ogólne, egzystencjalne rzeczy. Dlaczego ktoś nie chce się ze mną zadawać, albo dlaczego ktoś mnie ocenia, albo dlaczego życie jest takie, jakie jest i ono jest trochę niesprawiedliwe. I wtedy ciężko jest wychodzić do ludzi. Wtedy ciężko jest być świątynią spokoju. Wtedy ciężko nieść komuś wsparcie, gdy sam masz go tak mało i w środku czujesz, że trochę echo. A czy pamiętasz, abyś ty kogoś pochopnie, niesłusznie ocenił? Niestety tak. I ciągle to robimy. I taka jest nasza natura. Jesteśmy ludźmi i oceniamy. Tak samo jak upadamy. Ale bardzo ważne jest to, że się podnosimy i bardzo dobre jest to, że jesteśmy w stanie wziąć krok do tyłu i jednak umieć wyciągnąć rękę, albo przyznać się do błędu, albo nagrać wiadomość, powiedzieć, ej, cześć, co u ciebie słychać? Nie odzywałem się trochę i muszę cię za to przeprosić. Też chyba pochopnie cię oceniłem i może lepiej warto się poznać bliżej i nie wiem, co mną wtedy kierowało. Może jakiś demon. Już go dawno wypędziłem, już go nie ma i jest już tylko dobroć. I to jest taki attitude, który gdzieś tak, oceniam i czasami właśnie to ocenianie też powoduje, że pewnego rodzaju cechy w sobie pielęgnuje. Właśnie zrozumienie, właśnie otwartość i takie cechy, które ułatwiają mi bardzo moją pracę. A ocenianie, tak jak mówię, wszyscy to robimy. A propos cech, o których wspomniałeś, na samo zakończenie, jakie według ciebie cechy ma prawdziwy mężczyzna? Wiesz, te pytanie zawsze zatrzymuję, bo to jest ważne, bo wszyscy mężczyźni toczą jakąś wojenkę w sobie, tej męskości. Cenią się i mierzą się mięśniami, testosteronem, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Prawdziwy mężczyzna nie boi się być sobą. Prawdziwy mężczyzna nie boi się pokazać swoją wrażliwość. Prawdziwy mężczyzna wie, że najtrudniejszą i najcięższą rzeczą jest być delikatnym. Być troskliwym. To są cechy, które się bardzo w życiu przydają na każdym kroku. Ja pielęgnuję te cechy, ale też muszę pamiętać, że siła, że walka o to, co jest ważne dla mnie, o miłość, o osoby mi najważniejsze, nie pozwolę ich skrzywdzić i też bardzo często mówię ludziom, że zanim rzucają do mnie jakimś obraźliwym pytaniem albo słowem, żeby pamiętali, że za tym stoją ludzie, których kocham. I bądź sobą. Naprawdę, bądź sobą i wtedy się dzieją fajne rzeczy. Wtedy możesz zdobyć wszystko, czego pragniesz. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się spotkać dzisiaj. Ja dzisiaj przed wywiadem kilka osób wiedziało o tym, że będę się widział z tobą. I były to osoby, które randomowo gdzieś pozapraszały mnie na warsztaty i gdzieś chyba też w biegu pisałem, a słuchajcie, lecę do Łukasza Jakubiaka, a oni, o Boże, koniecznie go pozdrów, jest moim idolem. I Łukaszu, chcę ci też powiedzieć, że pokażę ci to już po wywiadzie, ale dostałem kilka takich pięknych map marzeń ludzi, którzy umieszczają cię na tej mapie marzeń. To miłe, dziękuję.
Tak, i podpisałem cię pięknymi słowami i jednym z takich pięknych słów jest miłość. I myślę, że to nada ci jeszcze większy drive, dlatego że są ludzie, którzy oprócz tego, że wierzą w ciebie i kochają ciebie, to też mają podobne takie marzenie jak ty i wszyscy gdzieś... Jakie marzenia? Wiesz co? Marzenia, które po prostu jakby sky's the limit, które są nieskończone. Nieskończone. To ty jakby sam kreślisz te marzenia i też wiesz, to co robisz, to w jakiś sposób podchodzisz do swoich marzeń, do swoich planów. Jest bardzo inspirujące dla ludzi i ludzie mówią, pozdrów go, bo robi niesamowite rzeczy, więc robię to. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. W imieniu wielu innych ludzi, ale... Patryku, bardzo ci dziękuję. Niech ten wywiad będzie dużą lekcją dla wielu i może również niesamowitą dla mnie jeszcze wkrótce. Znaczy na pewno już jest, a może być jeszcze większą. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Łukaszu, za zaproszenie. Widzę, masz łzy, masz tak. Emocje bardzo duże. Skąd te emocje? Powiedz. Nie, to może innym razem. Dobra, okej, okay. ale też dziękuję ci za tą wrażliwość, dziękuję ci za rozmowę, dziękuję, że otworzyłeś się, dałeś mi głos. Nieczęsto odbywam takie wywiady i jest to pięknie rozmawiać z kimś, kto jest tak niesamowity jak ty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.